Witam w kolejnym odcinku programu. Dzisiaj zrecenzuję kolejną kiepawą grę. Tym jest to produkcja na podstawie filmu, który jest na podstawie uniwersum Marvela. To po prostu nie mogło się udać. Zapraszam do oglądania. Gra The Incredible Hulk została stworzona w 2008 roku przez Geoffrey Alliot, a wydana przez Sega, która teraz bierze pod swoje skrzydła wszelkich możliwych twórców beznadziejnych ekranizacji i serialówek. Ta produkcja to gra akcji na podstawie filmu o tym samym tytule. Oczywiście łatwo można się domyślić, że gra nie ma absolutnie nic wspólnego z filmem ani nawet z komiksami. Gra wyszła na poczciwego peceta, Xboxa 360, PlayStation 2, Wii i na DS-a. Najpierw przed omówieniem tego świetnego tytułu, czas na noty z portali internetowych. Gry WP.pl 1/5, dobra gra.pl 3/10, gry online 6,7/10, Metacritic.com 3,3/10. Teraz przyjrzyjmy się menu. Możemy kontynuować grę, zobaczyć różne dodatki od twórców, zmienić opcje i wyjść. W opcjach jest biednie jak na półkach w PRL-u. Możemy zmienić oś Y, I, X, myszki, włączyć wibracje, głośność odgłosów, muzyki, dialogów, włączyć napisy oraz zmienić czułość myszki. Tak jest, jak to w beznadziejnych filmówkach bywa. Możemy zmienić rozdzielczość tylko raz i to podczas pierwszego włączania gry. Po prostu zajebiście. Teraz o HUD-zie. W lewym dolnym rogu w kółku mamy minimapę. Z lewej strony mamy zdrowie, a z prawej wskaźnik wściekłości. Jeśli pasek dojdzie do końca, będziemy mogli dopełnić nasze zdrowie. Nad tym kółkiem w trakcie walki pojawia się licznik punktów, combo, a gdy ono zostanie zakończone, pokazana jest liczba wszystkich uzyskanych punktów. HUD to dziwo jest nawet dobry i czytelny, więc nie można się przyczepić. Pod aspektem fabularnym gra prezentuje się słabo. Zresztą, czego oczekiwać po typowej ekranizacji filmu? Czy poznajemy genezę lub uczestniczymy w ważnych momentach z życia protagonisty? Oczywiście, że nie. Zamiast tego otrzymujemy nudną rozgrywkę połączoną z nieistniejącą fabułą. Na serio, nawet w trudnych sprawach można doszukać więcej wątków niż w tym czymś. Rozgrywka to natomiast ogromne rozwolnienie. Gdy zacząłem grę i zobaczyłem wielkie miasto, pomyślałem, że otrzymam ciekawego sandboxa z dużym światem, po którym mógłbym eksplorować gdzie tylko się da. Niestety sam Nowy Jork jest nudny i brzydki, a gra jest strasznie nieliniowa. Mało tego, twórcy okazali się takimi gównożerącymi chujami, że musimy sami długimi minutami przemieszczać się pomiędzy misjami. Jestem śmiertelnie poważny, ponad 30% gry to właśnie bezsensowny bieg po mieście. Co oni myśleli? Ale to nic w porównaniu do samych misji. Choć jest ich zaledwie 14, to twórcom udało się zjebać je wszystkie. Każda wygląda dokładnie tak samo. Musimy zabić wszystko, co jest nieprzyjacielsko do nas nastawione i pójść z punktu A do B. I tak jest przez cały czas. Czasem może zdarzają się walki z bossami, ale są one zbyt nudne i proste. Nie wymagają ani procenta myślenia. Jednak medal za najgorszą rzecz w tej grze wygrywa sterowanie, które jest wielkim wrzodem na tyłku. Hulkiem się steruje niczym starym polonezem z przebitymi oponami. Nie da się nim dobrze sterować. Mało tego, nie możemy kontrolować bohatera przy nawet najmniejszym skoku. Ale to nic w porównaniu z tym, że wszystkie akcje protagonisty są wykonane z przynajmniej dwusekundowym opóźnieniem, co zdecydowanie utrudnia rozgrywkę. O precyzyjnej walce możecie więc zapomnieć. Teraz o oprawie. Na początku trzeba wspomnieć, że konwersja na pecety nie jest z Xboxa, lecz z odchodzącego już do lamusa PS2. Nie wiem, kto za to odpowiadał, ale prawdopodobnie już został powieszony za jaja. Dostaliśmy więc okropną grafikę z niskiej jakości teksturami, z okropnymi modelami, efektami specjalnymi oraz z chujowej jakości czcionką. Na serio? Jak można zjebać czcionkę? Kto to robił? Ma nad sukience na hula hop. Od strony dźwiękowej także gra prezentuje się mizernie. Muzyka to tak naprawdę kilkusekundowe pętle, które nie zachęcają do dalszej gry, a efekty dźwiękowe nie spisują się zbyt dobrze. Są puste i brakuje im pierdolnięcia. Jedyne co jest w miarę dobre to voice acting. Głos Edwarda Nortona jest dokładnie taki sam jak w przypadku filmu.
Reasumując, The Incredible Hulk to przykład, jak można stworzyć beznadziejną grę o superbohaterze. Paskudna oprawa, nieistniejąca fabuła, powtarzalne misje i wołające o pomstę do nieba sterowanie. To i jeszcze więcej sprawia, że Hulk jest niesamowicie do dupy, więc jeśli chcesz kupić naprawdę dobrą grę za niską cenę, zaopatrz się w Batman Arkham Asylum. Jest tańszy i nieporównywalnie lepszy od tego chłamu. A teraz czas na oceny. Grafika 2. Audio 3. Grywalność 1. Nawiasem mówiąc, w porównaniu do wersji na PC-ta i duże konsole, gra na DS-a była całkiem przyzwoita. Brawo, Nintendo. Oto fakt, że ta firma skrapa może zrobić coś pozytywnego.